Ośrodek Zbytowia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym treningu uczestniczyło 26 zawodników. Wśród trenujących znalazła się dwójka nowych graczy, Sebastian Kamiński i Jakub Bąk. Ćwiczył również zakontraktowany już w trakcie poprzedniego sezonu Mario Cieślik. Zabrakło natomiast Omara Monterde, Hiszpan ma bowiem problemy żołądkowe. Chory jest Wojciech Wilczyński, a z powodu urazu nie trenował także Krzysztof Bąk. Nasz kapitan ma skręcony staw skokowy i prawdopodobnie czeka go dłuższa rehabilitacja. Aby poznać decyzję trenera, do Bytowa przyjechał Maciej Wiśkiewicz. Tomasz Kafarski pożegnał zawodnika wypożyczonego z błękitnych Stargard. Bytowia nie wykupi 23-latka. Klub nie zdecydował się także na przedłużenie kontraktu z Mariuszem Kryszakiem. Za porozumieniem stron umowę rozwiązał Arkadiusz Czarnecki. Na pierwszym treningu pojawiło się 5 zawodników testowanych. Wśród nich jest Holender Haris Memić, który ostatnio bronił barw słowackiej Dukli Bańskiej Bystrzycy.